oprócz urzędników i wygnańców, było u spowiedzi 18 liniowych żołnierzy, pomiędzy zaś nimi 12 rekrutów, którzy z Polski niedawno tutaj zapędzili. Widok ich żałością i smutkiem w moim sercu się odezwał. Nieoświeceni, a systematycznie psuci przez namiętnie nienawidzącego nas wroga, czy zachowają w sobie świętości narodowe? Oprócz młodych stała grupa starców, także w mundurach. Jeńcy z 1831 roku. Dwa pokolenia w niewoli. Jeńcy pochyleni, pomarszczeni, niektórzy w okularach. Wszyscy prawie modlili się z książek, a nie jeden z nich wyrażał się lepiej i czyściej po polsku niż ci niedawno w niewoli będący rekruci. I właśnie Agaton Giller prezentuje w swojej pracy wiele sylwetek takich ludzi, tych jeńców z powstania listopadowego, którzy z konieczności musieli związać swój los z trudną ziemią syberyjską. Karol Karczewski, stary żołnierz napoleoński rodem z poznańskiego województwa, służył w 4. Pułku Ułanów Polskich, w którym był wachmistrzem. Miał udział we wszystkich bitwach generała Dwernickiego, którego żołnierze będący na wygnaniu z miłością i szacunkiem wspominają. Z Dwernickim przeszedł do Galicji, skąd wywabiony przez manifest Mikołaja powrócił do Kongresówki. Tu został aresztowany i z innymi wysłany do wojska na Syberii. Ostatecznie żył w Kniachcie, gdzie się ożenił i biedował po żołniersku. Takich sylwetek prezentuje Giller w swej pracy bardzo dużo. Nikt przed nim i nikt po nim nie zaprezentował tak dużej liczby polskich syberyjskich zesłańców, którzy pozostawili tam, na tej strasznej ziemi, bardzo dobre opinie po sobie. Agaton Giller przebywał na Syberii stosunkowo krótko, niecałe 6 lat. Wrócił do Warszawy i niebawem przystąpił do powstania styczniowego. Był parę razy członkiem powstańczego rządu narodowego. Redagował kilka pism powstańczych, w tym szczególnie cenne wiadomości z pola walki. Pisywał korespondencje do krakowskiego Czasu i gazet poznańskich. Zagrożony bardziej przez swoich niż przez Moskali, udał się na emigrację jeszcze przed zakończeniem powstania. Na emigracji działał bardzo intensywnie. Był współtwórcą Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu i inicjatorem powstania Związku Narodowego Polskiego w Chicago. I pisał książki, artykuły, wiersze, odezwy. Dorobek pisarski Gillera jest imponujący. Całe życie tęsknił do Polski i wreszcie wrócił. Osiedlił się w Galicji, w pięknym Stanisławowie. Tam zmarł w 1887 roku. Żył krótko, zaledwie 56 lat. Dokonał jednak w swoim życiu ogromnie dużo. A trzytomowe dzieło Pisanie zabajkalskiej krainy w Syberii przetrwało próbę czasu i jest dzisiaj nadal ważnym dokumentem o życiu. Módl się za nami. Józefie najsprawiedliwszy. Módl się za nami. Józefie najczystszy. Módl się za nami. Józefie najroztropniejszy. Módl się za nami. Józefie najmężniejszy. Módl się za nami. Józefie najposłuszniejszy. Módl się za nami. Józefie najwierniejszy. Módl się za nami. Zwierciadło cierpliwości. Módl się za nami. Miłośniku ubóstwa. Módl się za nami. Wzorze pracujących. Módl się za nami. Ozdobo życia rodzinnego. Módl się za nami. Opiekunie dziewic. Módl się za nami. Podporo rodzin. Módl się za nami. Pociecho nieszczęśliwych. Módl się za nami. Nadziejo chorych. Módl się za nami. Patronie umierających. Módl się za nami. Po strachu duchów piekielnych. Módl się za nami. Opiekunie Kościoła Świętego. Módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas, Panie. Ustanowił go Panem domu swego. I zarządcą wszystkich posiadów.
posiadłości swoich. Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Szczęść Boże, modliła się Danuta, współczyna. Bóg zachować Pani, szczęść Boże. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, jest za minutę godzina 13. Przed nami jeszcze o 13 serwis informacyjny, potem aktualności dnia, modlitwa popołudniowa z liturgii godzin o 14.10, o 14.30 spotkanie z operą, o 15.00 jak zwykle koronka do Miłosierdzia Bożego, po niej wsłuchamy się w nauczanie papieży, o 15.30 czas pozdrowień, o 16.00 aktualności dnia, 16.15 aktualności Radia Watykańskiego, o 16.30 audycja dla młodzieży, piosenka tygodnia. I dzisiejsze rozmowy niedokończone zapraszamy o 18.15 i o 21.30. Temat: wartość życia w Kościele i w demokracji, a naszymi gośćmi będą ksiądz profesor Jan Przybyłowski i ksiądz doktor Zenon Hanas. A na naszych zegarach wybiła godzina 13. Przed nami wiadomości w Radiu Maria. Niemcy mieli rozważać rezygnację z budowy Nord Stream 2, jeśli Polska zanieca żądań reparacji wojennych. Sprawę opisuje serwis Politico, powołując się na źródła w niemieckiej dyplomacji. Dziennikarze portalu twierdzą, że Berlin chciał przehandlować umowę w sprawie Nord Stream 2 w zamian za wycofanie się Polski z żądań reparacyjnych. Do konkretnych rozmów dotyczących układu jednak nie doszło. Pomysł miał upaść w momencie załamania się rozmów o tak zwanej koalicji jamajskiej. Chodzi o ewentualny układ wyborczy między HDK-ami, liberałami i zielonymi. Według posła Grzegorza Długiego z ugrupowania Kukiz 15 autorem tego pomysłu mógł nie być niemiecki rząd, ale jeden z think tanków. To chyba jednak nie jest żadna poważna próba wysądowania stanowiska polskiego. Tych rzeczy nie da się z sobą porównać, tych rzeczy nie da się z sobą potrącić. To nie jest zwykłe rozliczenie handlowe. To nie jest to, że coś możemy potrącić, coś możemy czymś zamienić. To są kwestie z jednej strony polityczne, bo Nord Stream nie jest projektem gospodarczym, tylko jest projektem politycznym, a nasze reparacje wbrew pozorom też nie są tylko kwestią finansową, są również kwestią zamknięcia rozdziału, kwestią pewnych moralnych rozliczeń. Do kwestii budowy drugiej nitki gazociągu Nord Stream odniósł się premier Mateusz Morawiecki. Nord Stream 2 jest projektem, który ma na celu uzależnić Europę Środkową jeszcze bardziej od gazu rosyjskiego. My chcemy się uniezależnić, powiedział szef rządu. Jednocześnie w Sejmie pracuje specjalny zespół mający oszacować kwotę reparacji, jakich od Niemiec może domagać się Polska. Warszawa, Zuzanna Dąbrowska. Premier Mateusz Morawiecki stawia na bezpieczeństwo i dobrobyt Polski na pierwszym miejscu, powiedział wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński. Polityk odniósł się w ten sposób do wcześniejszego powrotu polskiego premiera z unijnego szczytu. Polskie służby dyplomatyczne poinformowały, że musiał on wylecieć wcześniej z powodu obowiązków w kraju. Prezes Rady Ministrów wczoraj spotkał się z szefem Agencji Wywiadu Piotrem Krawczykiem i ministrem koordynatorem do spraw służb specjalnych Mariuszem Kamińskim. Nie poinformowano, co było tematem rozmowy. Wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński zauważa, że dla szefa polskiego rządu najważniejsze są sprawy krajowe. Mamy odpowiedzialnego premiera, który ponad spotkania ważne, nawet bardzo ważne, przedstawia jednak bezpieczeństwo i interes państwa polskiego. Bo jeżeli pan premier podjął taką decyzję, a podjął, to ja nie mam żadnych złudzeń, że sytuacja tego wymagała, a jednak nie zawahał się zrezygnować z uczestnictwa w drugim dniu szczytu w Brukseli i jednak przyjechał do kraju. To pokazuje, że mamy
premierem polityka, który, tak jak już powiedziałem, ma zamiar rzeczywiście realizować to, co w swoim exposé wygłosił, że bezpieczeństwo i dobrobyt Polski i państwa polskiego będzie stawiał na pierwszym miejscu. Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w piątek w szczycie unijnym w Brukseli w sesji dotyczącej strefy euro. Szczyt opuścił przed jego zakończeniem, zanim unijni przywódcy podjęli decyzję w sprawie zielonego światła na przejście do kolejnego etapu rozmów w sprawie tak zwanego Brexitu. Spekulanci zarabiają na skokowym wzroście cen żywności. Koszt podstawowych produktów żywnościowych jest obecnie najwyższy od 5 lat, podobnie jak w wielu krajach europejskich. O sprawie napisał dzisiaj nasz dziennik. Ceny wzrosły w tym roku kilkakrotnie więcej niż poziom inflacji. W listopadzie żywność w Polsce była średnio o 6,5% droższa niż rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny. Powodów takiej sytuacji w sektorze spożywczym jest kilka. Z jednej strony są to mniejsze niż ubiegłoroczne zbiory, a z drugiej spadek zapasów danego produktu, na przykład masła, lub afera z jajkami, co mogło windować cenę. Nastąpił nawet 5-krotny wzrost cen kostki masła na większości europejskich rynków. Zamieszanie mogli wykorzystać spekulanci, zwłaszcza w okresie świątecznym, kiedy popyt na wybrane produkty wzrasta. A dzieje się to w sytuacji, gdy poziom inflacji wynosi nieco ponad 2%, a ceny surowców rolnych maleją, wskazał dr Marian Szołucha, ekonomista z Akademii Finansów i Biznesu w Istula. Efekt spekulacji w cenach żywności widzieliśmy ostatnio w masła i w jajek. Zwykle działania spekulantów pojawiają się tam, gdzie pojawia się okazja do tych działań. Musi wystąpić jakieś zjawisko wyjątkowe, takie jak afera w kilku krajach zachodnioeuropejskich związana z odkryciem niedozwolonych środków chemicznych w jajkach, które opuszczały tamtejsze fermy. Z tego powodu podaż jajek na rynku europejskim się zmniejszyła. Z drugiej strony mamy okres przedświąteczny. W rezultacie podaż spadła, popyt wzrósł. I tę okazję dla spekulantów oni sami wykorzystali i te ceny dodatkowo w sposób nienaturalny zaczęli nakręcać. Według ekonomisty źródłem kłopotów z cenami żywności i działaniem spekulantów jest nadmierna interwencja poszczególnych państw, w tym Unii Europejskiej, w rynek produktów żywnościowych. Unia Europejska chce bezwzględnie ten rynek regulować, podkreślił dr Marian Szołucha. Rozpoczęły się wypłaty 10-tysięcznych rekompensat za utracone prawo do bezpłatnego węgla. Górnicze spółki dostały już pieniądze z budżetu. W niektórych spółkach pierwsze przelewy wysłano w czwartek, gdzie indziej rozpoczną się w poniedziałek. Uprawnionych do rekompensat jest ponad 235 tysięcy górniczych emerytów i rencistów. Kazimierz Grajcarek, przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność, uważa, że rekompensata nie rozwiązała problemu utraconych deputatów węglowych. Niestety, ale rząd tutaj zrobił błąd, bo podzielił jednak górników na tych, którzy dostaną rekompensatę, na tych, którzy nie dostaną, i to tak środowisko zostało skłócone, a przyczyną było to, że jednak, no co by nie powiedzieć, ze związkami zawodowymi ustalane to nie było. Jeden element tutaj zawiódł, po prostu brak było dialogu w tej sprawie, nie było rozmowy, no pieniądze były, rząd myślał, że problem rozwiązał, a mnie się wydaje, że ten problem jeszcze urósł, zamiast miał się zmniejszyć. Prawo do bezpłatnego węgla lub było elementem wynagrodzenia górników i świadczeniem dla emerytów i rencistów. Był to rodzaj zobowiązania państwa wobec pracowników kopalń, jednym z warunków umowy o pracę. Rekompensaty otrzymają emeryci i renciści, którzy mieli ustalone prawo do deputatu, a którym świadczenie zawiesiły spółki węglowe. Niemcy zamierzają kupić w Stanach Zjednoczonych od 45 do 60 ciężkich śmigłowców transportowych. Inspektor generalny Bundeswehry bierze pod uwagę maszyny produkowane przez należącą do Lockheed Martin firmę Sikorsky oraz mniejszy dwuwirnikowy Boeing. Ministerstwo Obrony Niemiec zamierza po zakończeniu analizy swych potrzeb zwrócić się w drugiej połowie 2018 roku do producentów o szczegółowe informacje. Dostawy nowych maszyn dla zastąpienia używanych obecnie śmigłowców miałyby się rozpocząć w 2023 roku. Resort obrony chce wydać na nowe śmigłowce w latach 2018-2029 blisko 4 miliardy euro, co musiałby najpierw zatwierdzić parlament.
południowym wschodzie Polski zachmurzenie całkowite i śnieg. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże, miejscami słaby śnieg lub deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 0 do 3 stopni, wiatr słaby i umiarkowany zachodni i północno-zachodni. W strefie nadmorskiej wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, południowo-zachodni i zachodni. A na barometrach w Warszawie 991 hektopaskali, ciśnienie rośnie. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Wartość życia w Kościele i demokracji to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych w Radiu Maryja i Telewizji Trwam. Naszymi gośćmi będą ksiądz profesor Jan Przybyłowski i ksiądz dr Zenon Hanas. Początek spotkania w Radiu Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 18.15. Kontynuacja tematu w Radiu Maryja o 21.30. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Nie ustawajmy w walce. Nie możemy spocząć, dopóki nie osiągniemy całkowitej ochrony życia ludzkiego, od poczęcia do naturalnej śmierci, wskazuje w rozmowie z naszym dziennikiem jego eminencja ksiądz kardynał Rajmund Leon Burke. Spekulacje żywnością. Czy czekają nas niedobory żywności i wzrost cen? Kto panuje nad rynkami? Instytut Pamięci Narodowej uznał wysiedlenia Gdynian za zbrodnie przeciwko ludzkości. Czy będzie to miało przełożenie na ich starania o uzyskanie statusu represjonowanych? Czytam w naszym dzienniku. Profesor Bogdan Hazan analizuje, czy strajki lekarzy są wywołane na polityczne zamówienie. Katyń raz jeszcze. Zabito ich strzałami w tył głowy w piwnicy więzienia Mokotowskiego. Komunistyczny mord na komandorach opisuje Piotr Szubarczyk. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Grzegorz Moj. 10 minut po 13, czas więc na audycję aktualności dnia. Obudź się, postowa, niech upadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan Polsko, daj nam sprawiedliwość, bo ojczyzna honor wiara. Powstań z kolan Polsko, daj nam sprawiedliwość, bo ojczyzna honor wiara w sercach naszych na sztandara. Powstańcie z Polski, kurta wzywa. Mieć albo być, pytania dwa. W świecie, gdzie wszystko cenę ma. Kto sprzedał pamięć dawnych lat? Na poniewierne wygnał w świat. I kto zatracił prawdę? Także proszę słuchać. Ojca ma, kłamca mgła.